Dziękuję bardzo, proszę Państwa, dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Bardzo miłe powitanie. Imię mam ładne. Znaczenie tego imienia, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że Jarosław to znaczy bojem dzielny. Otóż mamy rzeczywiście przed sobą wybory samorządowe i no bardzo się cieszę z tego, że tutaj zebrały się polskie powiaty, że mam się jako formację zwycięską. No bo nie zakończyły się naszym zwycięstwem sensu stricto. Wygraliśmy, byliśmy najlepsi, najwięcej głosów uzyskaliśmy. Niemniej władzę przejęli inni. I dzisiaj niezmiernie ważną sprawą jest to, by ci, którzy pójdą do wyborów, a więc nasi rodacy, nasi obywatele, podejmowali decyzje rozsądne. A te rozsądne decyzje muszą być oparte o fakty. No nie da się inaczej podejmować rozsądnych decyzji niż właśnie w oparciu o fakty, w szczególności te, które trzeba najlepiej pamiętać i które skądinąd najłatwiej najlepiej pamiętać. Te z ostatnich miesięcy były tutaj już przez pana starostę wspomniane, ale także i te z ostatnich lat. No ale trzeba pamiętać także i też znać pewne zasady. Zasady, które odnoszą się do tego aktu, w którym mamy uczestniczyć. To jest akt demokratyczny. A więc jest takie pytanie, co jest fundamentem demokracji. Otóż fundamentem demokracji jest właśnie prawda i dotrzymywanie słowa. Można nawet powiedzieć, można nawet skonstruować takie równanie. Demokracja to dotrzymywanie słowa. To, co powiedzą ci, którzy starają się o poparcie społeczne w trakcie wyborów, musi być realizowane. Jeżeli nie jest realizowane, to znaczy, że mamy do czynienia z kłamstwem, a kłamstwo jest zaprzeczeniem demokracji. A pamiętajmy, Szanowni Państwo, że sukces tej koalicji, tej wielkiej koalicji, która powstała przeciwko nam, opiera się właśnie na kłamstwie. Na dwóch wielkich kłamstwach, Szanowni Państwo. Pierwsze z tych kłamstw dotyczy nas. Tego, jacy jesteśmy i tego, co robiliśmy. Co robiliśmy, kiedy byliśmy przy władzy. Drugie kłamstwo odnosi się do tego wszystkiego, co zapowiadali w ostatniej kampanii wyborczej. Zajmijmy się może na początku tym pierwszym kłamstwem. Mieliśmy tutaj wprowadzać dyktaturę, mieliśmy dokonywać ogromnych nadużyć. Ciągle krzyczano o naszych złodziejstwach, o nadużyciach, o inwigilacji, o jakichś sprawach, o których my sami wiedzieliśmy, że są całkowicie wymyślone, ale oni potrafili wmówić społeczeństwu, że to jest prawda. No nie całemu społeczeństwu, ale przynajmniej znaczącej części społeczeństwa. I teraz odgrywa się na oczach wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, oczywiście nie bezpośrednio, ale poprzez media, pewnego rodzaju ponura farsa. Farsa komisji śledczych. Farsa, w trakcie której trwa poszukiwanie, tak jakby w czasie polowania, zwierzyny, której nie ma. Zwierzyny, której nie ma, bo okazuje się, że te wszystkie straszne rzeczy, które miały się wydarzyć, są w gruncie rzeczy pomysłem propagandowym. Są fikcją. Po prostu
tak naprawdę jako coś, co łamie zasady demokracji, łamie zasady praworządności, a oni ciągle o tym łamaniu praworządności mówili, po prostu nie istnieje. Natomiast kto rzeczywiście pokazał w ciągu tych paru miesięcy, o tym pan starosta tutaj mówił, że tą praworządność w Polsce rzeczywiście można łamać i można łamać zasady demokracji, to są, szanowni państwo, oni właśnie. To, co czynią w ciągu ostatnich miesięcy, czyli tych pierwszych miesięcy swojej kadencji, to jest coś, co do tej pory w naszej ojczyźnie po roku 89 się nie zdarzało. Po prostu konstytucja jest deptana, ustawy są deptane, stwarza się jakieś zupełnie nowe sytuacje, w których na przykład minister może przy pomocy aktów niskiego rzędu, aktów wykonawczych, zmieniać ustawy. Zmienia się ustawy przy pomocy uchwał, ale to nie wszystko. To jest oczywiście absolutnie nie do przyjęcia. To jest łamanie podstaw naszego państwa, niszczenie ich. Ale mamy do czynienia także z działaniami represyjnymi. Mamy do czynienia z działaniami, których istotą jest prześladowanie ludzi. Co więcej nawet, znęcanie się nad ludźmi, bo i do tego dochodzi. I do tego dochodzi, bo czymże innym jest na przykład torturowanie człowieka, który ma za chwilę wyjść z więzienia, bo i to jest coś, co jest w prawie międzynarodowym. Karmienie kogoś przymusowo przez nos jest traktowane jako tortura. Albo właśnie znęcanie się nad kimś, to jest bardzo ciężko chory. I zapowiadanie, że niezależnie od tej bardzo ciężkiej choroby będzie tutaj ciągany po tych komisjach. To jest naprawdę coś niesłychanego i coś, co mówi naprawdę bardzo wiele o tych ludziach. Ja nie będę powtarzał tych wszystkich kalumnii, tych wszystkich słów, które nie powinny padać, które oni kierują w naszą stronę. Jesteśmy z innego świata, z innej kultury i nie mamy zamiaru zbliżać się do tego świata, w którym oni żyją. Ale naprawdę można by tutaj bardzo ciężkich słów użyć. To jest to, co oni czynią, co czynią z całą zaciekłością i co chcą czynić nadal. Nieustannie zapowiadają, że będą czynić to nadal. Że będą deptać polską demokrację, że będą deptać polską praworządność, że będą po prostu niszczyć to wszystko, co było dalece niedoskonałe, ale co jednak udało się w ciągu tych 30 kilku lat, począwszy od 89 roku, stworzyć. W jakiejś mierze jestem przekonany, że to my będziemy. Ta nowa władza, która tu przyjdzie, będzie musiała budować polską demokrację i polską praworządność od początku. A jak jest, proszę państwa, z zapowiedziami wyborczymi? No można powiedzieć, że właściwie tutaj mogę tylko powtórzyć to, co już bardzo wielu innych powiedziało. Ta lawina zapowiedzi, te zapowiedzi no niebywale wręcz śmiałe, 100 dni, 100 konkretów, to wszystko jedno wielkie kłamstwo, to wszystko jedno wielkie oszustwo. Nawet jeżeli coś robią, to zawsze jak się z bliska przyjrzeć, to się okazuje, że to nie jest to, że to też jest oszukane. I to wszystko z całą konsekwencją i po prostu trudną do opisania pogardą dla własnych wyborców, dla tych, którzy dali się wprowadzić w błąd, dla nas wszystkich, dla Polaków. Ktoś może powiedzieć,
No cóż, w kampaniach wyborczych różne rzeczy się zapowiada, ale nie zawsze się je wykonuje. Niemniej te zapowiedzi, ta bezczelność, to twierdzenie, że będą wykonane w ciągu 100 dni, to jest naprawdę w naszym życiu politycznym coś zupełnie nowego. Coś, o czym możemy powiedzieć, że jest czymś kompletnie niemożliwym do zaakceptowania. Jest niczym innym jak właśnie zaprzeczeniem demokracji. Jest wielką manipulacją. Wielką manipulacją, czyli czymś, co zawsze charakteryzowało ich władzę, także w tych latach poprzednich, tych 8 latach między 2007 a 2015 roku, o czym już mówiliśmy. Tylko że teraz to wszystko występuje jeszcze w nieporównanie większym niż przedtem nasileniu. I to jest coś, o czym musimy pamiętać. Mówiłem o tej pamięci ostatnich miesięcy. Trzeba te ostatnie miesiące pamiętać naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ale trzeba także i pamiętać to, że jest taka dziedzina, gdzie oni są, nie wiedzieć czemu, a właściwie chyba wszyscy tak naprawdę wiemy, dlaczego bardzo rzetelni. To są, szanowni państwo, ich zobowiązania wobec Niemiec. Wobec Niemiec tak, CPK nie, Atom nie, uregulowana Odra nie, port kontenerowy w Świnoujściu nie, Orlen, bo to też dotyczy ich interesów, nie. Trzeba rozbić, trzeba zniszczyć. No i wreszcie reparacje, to może nie jest prawdziwe określenie, najwłaściwsze, odszkodowania, także nie. No, tu trzeba powiedzieć, robią, co kazali. A czy kazano im, by rozdeptać, jeszcze raz użyję tego słowa, to wszystko, co było naszym dorobkiem, ale po części także jeszcze dorobkiem poprzednim, jeżeli chodzi o polską gospodarkę, jej postęp, o polskie życie społeczne, o polską kulturę, to już tego nie wiemy. Ale można określić ich politykę właśnie w ten sposób. W sposób naprawdę niezwykle konsekwentny to wszystko rozdeptują. Niszczą. Niszczą nasz dorobek. Naprawdę dorobek warty uznania. A kto nie wierzy, niech zajrzy do różnego rodzaju nie polskich, tylko światowych statystyk. Jak Polska w najróżniejszych dziedzinach awansowała w ciągu tych 8 lat naszych rządów. Mimo, że to były rządy które przyszło nam sprawować wyjątkowo wręcz ciężkim czasie. Czasie takich kryzysów, których w Europie nie było od 1945 roku. A mimo wszystko dawaliśmy sobie radę. Dobrym przykładem tego, w jaki sposób traktują oni społeczeństwo, jest ich stosunek do rolników. Tu można powiedzieć, że jest też okazja do pewnego porozumienia, przepraszam, porównania. Otóż, co mają dla rolników, którzy żądają po prostu swego prawa do pracy i do życia z tej pracy? Bo w istocie te żądania do tego się sprowadzają. Otóż oni mają, no jak zwykle, różnego rodzaju manipulacje i oszustwa, ale mają także w dodatku gaz łzawiący, pałki, znęcanie się nad ludźmi. Pamiętacie państwo ten obraz człowieka, który stał z flagą, został wywrócony na ziemię i jest następnie katowany. Pamiętacie marszałka Hołownię, który
Sejmie mówił, że widział to wszystko w telewizji i że to było chuligaństwo. Że to było chuligaństwo, że to nie ci, oczywiści prowokatorzy policyjni doprowadzili do tej sytuacji, tylko że protestujący rolnicy są chuliganami. Tak to wygląda. A przecież te problemy, które stanęły dzisiaj przed rolnikami, a co za tym idzie także i przed władzą, która przecież ma obowiązek dbać o tych, którymi rządzi, są w gruncie rzeczy te same, takie same, jak te, przed którymi myśmy stanęli. Tylko jaka była nasza reakcja? Nasza reakcja to był po pierwsze bardzo dla nas trudny z różnych względów. Zakaz importu zboża i innych produktów, niektórych innych produktów z Ukrainy, to bardzo trudne, bo przecież polityka gospodarcza, importowa, eksportowa, czyli ta polityka zewnętrzna w stosunku do Unii Europejskiej, to jest rzeczywiście monopol Unii Europejskiej. Od samego początku jej istnienia, jeszcze od czasów istnienia EWG, czyli tego, co poprzedziło Unię Europejską. A więc to było prawnie trudne. A mimo wszystko to zrobiliśmy. No i przecież nam bardzo zależy na dobrych stosunkach z Ukrainą. Na przyjaznych stosunkach z Ukrainą. My przecież Ukrainę w najtrudniejszym momencie żeśmy wspierali wszystkim, co można. A więc powtarzam, podwójnie bardzo trudna sprawa, ale załatwiliśmy. Ale załatwiliśmy także... I dopłaty do nawozów. Załatwiliśmy, proszę Państwa, gwarantowaną cenę zboża. I można by zrobić to także i dziś. Ale dzisiaj jest to, o czym już mówiłem. I warto, proszę Państwa, zapytać, skąd ta różnica? Skąd ta różnica w takich sytuacjach, które można ze sobą porównać? Porównać tak bezpośrednio. Otóż ta różnica wynika z innej, to znaczy z różnicy odnoszącej się do celów naszej polityki. My chcemy, Szanowni Państwo, dobrego życia Polaków. To jest nasz cel. To jest cel naszej polityki. I jeżeli prowadziliśmy wielką politykę społeczną. No nie będę tu jej opisywał, wszyscy to przecież znamy. Jeżeli obniżaliśmy podatki, jeżeli podwyższaliśmy także metodami administracyjnymi pensje, jeżeli podejmowaliśmy te wielkie wysiłki, o których pan starosta tutaj wspominał, odnoszące się do życia w Polsce lokalnej, to przecież właśnie dlatego. Po to, by wyrównywać szanse, po to, by dawać szansę możliwie jak największej części obywateli, właściwie wszystkim, którzy chcą tą szansę wykorzystać. I te słowa też już tutaj padły, by tworzyć, uspójniać wspólnotę. To jest, proszę Państwa, nasz cel. To jest nasz cel, ale u jego podstawy stoi ta prosta sprawa, prosta zasada. Dobre życie Polaków. I teraz pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, ale nie tylko my. My jesteśmy tutaj przy całym wielkim szacunku i wdzięczności wobec wszystkich zgromadzonych, tylko przecież dużo, dużo mniej niż promilem tych, którzy pójdą do urn wyborczych. To dotyczy, Szanowni Państwo, wszystkich. Wszyscy muszą sobie uświadomić, że to są naprawdę bardzo ważne wybory. Bardzo ważne wybory i to przynajmniej z dwóch takich podstawowych względów. Pierwszy z tych względów odnosi się do znaczenia polskich samorządów. W Polsce samorządy mają naprawdę bardzo dużą część władzy. Tak dużą, jak może
w żadnym innym europejskim kraju. I to, kto będzie tą władzę sprawował, to jest ogromnie istotne. To jest właśnie ogromnie istotne także dla tego dobrego życia Polaków, dla tej wspólnej pracy, bo na poziomie lokalnym o wspólną pracę, do której my jesteśmy zawsze gotowi, jest dużo łatwiej niż w Warszawie. O przejście ponad podziałami, do współdziałania tam, gdzie w skali całego naszego kraju niestety bardzo źle, że tak się dzieje, ale w tej chwili niezmiernie trudno, a można nawet powiedzieć, że jest to po prostu niemożliwe. Nie z naszej winy. My zawsze jesteśmy otwarci, ale tak jest. W samorządach, nie wszędzie, nie zawsze, ale w niektórych miejscach to jest coś, co się czasem dzieje, a może się tego dziać więcej. Powtarzam, w samorządach jest dużo środków finansowych, jeszcze tych zostawionych przez nas, ale także i środki europejskie. Samorządy dobrze rządzone, dobrze kierowane. Samorządy wszystkich szczebli, od gminy aż po województwo, mogą dużo zdziałać. Województwa, samorządy wojewódzkie, jak to się mówi, marszałkowskie, mogą w jakiejś mierze substytuować te wielkie programy, tylko w jakiejś mierze, ale jednak mogą, które my żeśmy realizowali, nawet wtedy, kiedy te środki, które jeszcze ciągle są, będą już ostatecznie wyczerpane. No i poza tym to może być, tak jak w bardzo wielu miejscach jest, władza naprawdę przyjazna wobec obywateli, naprawdę się nimi przejmująca, naprawdę odrzucająca manipulacje, naprawdę nie chcąca oszukiwać, tylko chcąca po prostu coś po sobie zostawić, coś dobrego dla ludzi, dla obywateli, dla lokalnych ojców. Ale jest i ten wzgląd drugi. Mamy szansę dzisiaj, a dokładnie będziemy mieli ją pojutrze, żeby pokazać tej władzy, która dzisiaj jest u steru w Warszawie, żółtą kartkę. Chciałby się powiedzieć czerwoną. No ale szanowni państwo, czerwona kartka to dopiero w wyborach, no najpierw prezydenckich, bo to już może być czerwona, a później parlamentarnych. W tej można pokazać tą kartkę z ostrzeżeniem, pokazaniem, że tak nie można, że Polacy dostrzegają, co się dzieje, dostrzegają tą przepaść między zapowiedziami, a tym, co widzą na co dzień. Dostrzegają to, że sięga się dzisiaj już z całą energią do kieszeni Polaków. Tak, proszę państwa. Te 5% podwyżki, ta zapowiedź odnosząca się do energii i to oszustwo w postaci tych bonów, które będą dostępne tylko dla ludzi naprawdę już bardzo, bardzo słabo uposażonych. A przecież ta podwyżka dotknie także tych średnio uposażonych, czyli tą ogromną większość, a w jakiejś mierze nawet ich tych uposażonych więcej niż średnio. No bo oczywiście tych najbogatszych nie, dla nich tego rodzaju zwiększenie wydatku nie ma wielkiego znaczenia. Ale dla ogromnej większości Polaków to jest naprawdę ważne. Ale te, wrócę do tego, 5% podwyżki, już są rachunki w tej sprawie. Przynoszone, zdaje się, nawet gdzieś tutaj ktoś je przyniósł. To oczywiście nie jest żadne 5%. Bo jak dają szansę do podwyższenia, no to podwyższają. I to podwyższają więcej niż to by wynikało z tej konieczności, jaką jest ten podatek. Czyli krótko mówiąc, to co nam, proszę państwa, nam udało się mądrą polityką, taką, która miała
prowadzić do tego, żeby nie uderzyć w polską gospodarkę, nie uderzyć w budżety domowe, przynajmniej w ogromnej większości, bo tylko 2 miesiące były takie, kiedy wzrost płac był niższy niż inflacja i to nie bardzo niewiele niższy. We wszystkich innych miesiącach inflacji wzrost płac był wyższy niż inflacja. No ale udało się tą inflację w końcu zdusić. W tej chwili jesteśmy już w sferze tak zwanego celu inflacyjnego. I co teraz będzie? Jak to zacznie się wszystko kręcić znów w innym kierunku niż w tym, w którym kręciło się już w ciągu ostatnich już wielu miesięcy, właściwie począwszy od początku 2023 roku? Otóż, szanowni państwo, a już na pewno 2024, szanowni państwo, no to będzie powrót inflacji nie takie jak była. Ja nie chcę wam mówić, szanowni państwo, że to będzie znów 18%, takie tam 40%, bo taki, jak sobie przypominam, był rekord. Ale inflacja znów zacznie nas dotykać. Znów zacznie nas dotykać, szanowni państwo, to wszystko, co wiąże się, bo przecież żadnego rodzaju rekompensat nie będzie z obniżeniem dochodów. A przed nami jeszcze także jedna perspektywa, na którą oni dzisiaj tak ciężko pracują. To znaczy perspektywa wprowadzenia euro. I to będzie dopiero, proszę państwa, uderzenie w stopę życiową. To będzie uderzenie naprawdę potężne, ale to będzie uderzenie także w nasze szanse rozwojowe. To wszystko, co oni robią, to jest uderzenie w nasze szanse rozwojowe. Ale to będzie być może cios najmocniejszy. Więc pamiętajcie o tym, że ta żółta kartka jest dzisiaj naprawdę bardzo potrzebna, jeżeli chcemy utrzymać ten dorobek. Ten dorobek, który uzyskaliśmy w ciągu tych 8 lat naszych rządów, ale przecież także i poprzednio. My tego przecież nie przeczymy. Polska się zmieniła w ciągu tych przeszło 30 lat. W wielu miejscach zmieniła się po prostu nie do poznania. I mogłaby się zmieniać dalej w takim samym tempie, a w bardziej sprzyjających okolicznościach międzynarodowych nawet wyraźnie szybciej. Poziom przeciętny Unii Europejskiej, to znaczy taki, jaki mniej więcej w tej chwili ma Francja czy Anglia, chociaż ona jest akurat już w tej chwili poza Unią, taki poziom moglibyśmy osiągnąć naprawdę za niewiele lat. Tylko te rządy to uniemożliwiają. Musimy im pokazać, tak nie wolno. I dlatego trzeba iść do tych wyborów. Trzeba iść do tych wyborów i trzeba podjąć decyzję. Że głosujemy za dobrym życiem Polaków. Za tym, że jesteśmy wobec tego dobrego życia Polaków i tego wszystkiego, co do niego prowadzi, na tak. Bo my jesteśmy dzisiaj partią na tak. I to, szanowni państwo, oznacza prostą sprawę. Trzeba po prostu głosować na listę numer 1 Prawa i Sprawiedliwości. Tak, proszę państwa, zwyciężymy. I to powinien być przekaz tego spotkania. Ta wiara w zwycięstwo, ta energia. Musimy ją przekazać Polakom. Determinację, energię, wiarę w to, że to, co się wydarzyło przed kilkoma miesiącami, może być incydentem, że to można zmienić. Dziękuję bardzo.
Tak, proszę Państwa, zwyciężymy. Zwyciężymy teraz, ale za chwilę są kolejne wybory. Europejskie, bardzo ważne. I też co? Podsumowanie kampanii dziękuję samorządowej Państwu. Prawa dziękuję. I Sprawiedliwości. Panie premierze, bardzo serdecznie dziękujemy za to mocne, motywujące wystąpienie, ale prosiłbym, aby nie opuszczać nas i sceny.